Witajcie. Otrzymałem taką paczkę. Dzisiaj od kuriera, dosłownie przed chwileczką. A co w środku jest, to się zaraz sami przekonamy. Jest. Powiem tak. W sobotę to zostało zamówione. Jest środa, już to mam. No więc co to mamy? GoPro 9. Takie opakowanie. Czyli taki futerał. Jest. A nie widać mnie. Dobra, to się wycofuje. Pierwsze otwarcie. Żeby było jasne, co w środku wszystko jest. Mamy taki zestawik. Jak widzicie. Najważniejsza rzecz. Folice. Muszę to urwać. No to urwę. Dobra. GoPro 9. I teraz co wam powiem o tym. Decyzję w końcu podjąłem po 2 latach. Bo najpierw miała być 7, ale okazało się, że się wieszają, to sobie odpuściłem. Później miała być 8. Rok temu mówię, dobra, kupuję 8 GoPro. Ale oczywiście tam się okazało, że te obiektywy są nieściągalne i w razie porysowania mi się takie coś mogłoby zdarzyć. Po prostu bym był w dupie dosłownie. I sobie odpuściłem tą kamerkę 8. No i oczywiście zaś minął czas. Wyszła 9, oczywiście z parametrami jeszcze lepszymi. No i decyzję w końcu podjąłem, że sobie kupię GoPro 9. Zamówię. No i w końcu zamówiłem. Tyle co wam powiem. Prosto ze strony z GoPro. Z GoPro ze strony. Za 1720 zł obecnie teraz kosztuje. W sobotę było zamawiane. Dzisiaj przyszło i co jeszcze wam powiem. Obecnie na stronach kosztuje 2100 zł, ale bez tych gadżetów. Sama goła kamerka. A tu dodatkowo jest tak. Klips do zamocowania. Kamerki gdzieś tam. O, jakąś gumką. Dodatkowo dali 2 baterie. Co chyba wiadomo. Fajnie, że są 2. I taki, widzę, dodali taki statywik. Statywik do trzymania tej kamerki sobie. No jakoś tam będzie. I oczywiście dali mocowania, które sobie można gdzieś tam wykorzystać do przyklejenia. No i wszystko. O, jeszcze karta właśnie. Też tu jest. Też ważne. W sumie nie muszę na tą chwilę nigdzie. 32 giga do zestawu dorzucić. I cały taki futerałek. Tak jak mówię, 1720 zł. Obecna promocja w Polsce jest 2100. Aha, patrzyłem na Allegro, to co tu jest, 2500 kosztuje na tą chwilę. I tyle właśnie mam do zaprezentowania. A tych, co nie widzieli, to wcześniej nagrywałem tą moją Sony, taką malutką. Nagrywałem tą moją Sony. 2 godziny potrafiła baterię trzymać, całkiem z niej byłem zadowolony, ale dobra, nieważne. Nagrywała zawsze na kasku. Te filmiki powstawały dzięki niej. Od 4 lat. Teraz zobaczymy. Będzie teraz to, co pokażę. No to tyle. No i tak na szybko próbuję właśnie tą stabilizację. Że sobie ruszam tak kamerą dosłownie. A obraz będzie taki, jaki będzie. To będzie taka próba.